witam bardzo serdecznie moich najmilszych, najulubieńszych widzów. Tak jest, bo ci, którzy darzą szacunkiem MMO, zasługują i na mój szacunek. Tada! Takie przywitanie dzisiaj. Gramy Łotrem, poziom 8, kontynuacja przygód. Obserwujecie to na YouTubie w skali 1 do 1, to znaczy każda minuta spędzona w grze będzie waszym udziałem, jeżeli będziecie mieli ochotę to oglądać. Na tym queście żeśmy skończyli. Trzeba tutaj jakieś spalić skradzione zapasy. No niedobrze. Osobiście jestem zdania, że skradzione zapasy lepiej byłoby odzyskać, nie? Ale cóż. Oho, zabójczy pierścień. Posaż. A, jednej z ważnej rzeczy. Ja mam towarzyszkę przecież. Towarzyszkę Panterę. W ten oto sposób absolutnie idealnie wpisuje się w historię Droa Drista i jego Pantery, która się strasznie w skomplikowany sposób nazywała, ale wiem, że na B to się zaczynało. Niespodziewany cios w plecy. Nie wiecie jak, Drizzy? O, historia... O, Holender. Czy mam ochotę opowiedzieć wam tą historię? Znaczy, historie Drista Duurdena są długie i emocjonujące. Ja natomiast opowiem wam, w jaki sposób zdobył figurkę. Kiedy Drist był młodym... młodym wojownikiem. Bo według tej nomenklatury Dungeons and Dragons... Drist był łowcą. Tak, Drist był łowcą. On używał lekkich pancerzy. Zwróćcie, że... Męczę tą zgraję najpierw tutaj. Używał dwóch dwuręcznych mieczy. Znaczy dwóch mieczy jednoręcznych sejmitarów. To są takie zakrzywione szable. A możecie sobie gdzieś tam wygooglować to, jeżeli was interesuje, jak te miecze wyglądają. On był łowcą, jakby z natury. Co było zaskakujące, bo wśród łotrów, wśród drołów, nie było łowców w ogóle. Byli wojownicy, byli złodzieje, byli magowie. Łowców natomiast nie, ponieważ bycie łowcą wiązało się także z wyznawaniem bogini, innej niż bogini drołów, czyli wspomniana w poprzednim odcinku chyba Lilith, ale... Jestem pajęcza królowa. Nazywajmy ją tak. To jest na pewno dobra nazwa. Zatem, żeby być łowcą, Drist musiałby wyznawać inną boginię, co oczywiście było karane śmiercią. Ale gdzieś tam w głębi duszy właśnie tą boginię wyznawał jeszcze na długo, zanim się dowiedział, że taka bogini w ogóle istnieje. To jest, czemu ja... Aha, i historia odzyskania tej figurki. Otóż ta figurka krążyła w Menzoberranzan od wielu lat, przechodząc z ręki do ręki przeważnie bardzo złych ludzi. Pantera, która... Boże, ja tą historię chyba wam popsułem, chyba spaliłem. Zacznijmy ją jeszcze raz, ale tak z większą pewnością. Pantera, która towarzyszką gdzieś tam przez długie, długie lata, towarzyszką Drizita była tak naprawdę zaklęta w onyksowej figurce. Ta onyksowa figurka była narzędziem magicznym, która przywoływała panterę z jej własnego magicznego świata. Ta pantera była narzędziem właśnie, była związana z boginią łowu. Orzesz jasny. Załatwione. I ta figurka krążyła po Menzoberranzan i była wzywana przez bardzo, bardzo złe, mroczne elfy. I wykonywała bardzo, bardzo złe, mroczne rzeczy. Z czego nie była zadowolona, jako że w jakiś sposób była powiązana z boginią łowców, lasów, zieleni, to z natury była dobra. Więc, no cóż, a że oprócz tego, że była dobra, posiadała także nietuzinkową inteligencję, jak na zwierzę. To nie była zwyczajna pantera. To była istota, która po prostu wyglądała jak pantera, ale była znacznie mądrzejsza. I za wszelką cenę próbowała opierać się rozkazom wydawanym przez złych ludzi, zwłaszcza gdy te rozkazy miały na celu
zabicie Drista, bo takie też otrzymywała. A już znała go wcześniej, ponieważ wielokrotnie polowali razem w Podbrogach. Tak czy inaczej, coś tam tutaj pani mówi, Drizzt odzyskał tą figurkę od pewnego maga, złego maga, który chciał Drista zabić. I potem jakby ta pantera stała się naturalnym towarzyszem Drista. Każdy łowca w świecie Dungeons and Dragons ma swojego zwierzęcego towarzysza. W przypadku Drista właśnie była to pantera, ale to było zwierzę niezwykłe, bo tak do końca nie było zwierzęciem, to był raczej duch właśnie w ciele pantery. Magiczny, bardzo potężny. I to jakby moje opowieści niech zachęcają was do sięgnięcia po tą lekturę. I wybaczcie, jeżeli one były trochę chaotyczne. Ja czytałem książkę naprawdę lata temu i wiele rzeczy mi umyka i ta historia jest troszkę nieposkładana i też nie do końca dobrze przeze mnie opowiedziana, ale jakby nie chcę wam zastępować książki. Orzysz. Bo nie takie jest moje zadanie. Chcę was do książki zachęcić. Książki, rzecz dobra. I leżamy, obrzucimy tych, którzy... Z kolejną walkę zwyciężyliśmy. To, co w tej grze mi się jeszcze podoba, to także ten system zdrowia. Jakby nie leczycie się samodzielnie, nie ma jakiejś regeneracji, to znaczy potem jest, ze sprzętu. Ale, kurczę, ja nieraz mówiłem o tym, że miałem masę zastrzeżeń co do systemu Dungeons and Dragons. On mi się nie podobał jako komputerowy, ponieważ widzicie, to jest system, który został opracowany po to, żeby mistrzowi gry łatwo się przeprowadzało pewne rzeczy, żeby był szybki, niesprawny, właściwie nie, sprawny tak. Nie musi to być system dobry, realistyczny, sensowny. On musi być przede wszystkim sprawny. I przeniesienie go do świata gier w skali 1:1 zaowocowało tym, że oto nagle komputery, które mają fantastyczną moc obliczeniową, są sprowadzane do takich rachunków, które właściwie zostały stworzone po to, by pojedynczy człowiek mógł je szybko przeprowadzić. Rozumiecie to? Jakby czysty, prosty system Dungeons and Dragons nie nadaje się do komputerów, ponieważ nie wykorzystuje ich potencjału. To, co udało się zrobić tutaj, to wybrać najlepsze cechy systemu Dungeons and Dragons, fantastycznie wkomponować je... O, 9 poziom. Fantastycznie wkomponować je w grę MMO i stworzyć świetne połączenie. Okej. To jest coś. Zidentyfikujmy, to się pewnie lepiej sprzeda. Tak, tego nie mogę używać. To zidentyfikujmy. Oho! Wyposażmy te buty, bo są fajne. A tu jest taka słaba. Jeszcze sprzedajmy do końca te rzeczy. Więc z mojego punktu widzenia, oto nagle trafiła się gra, która łączy w sobie najciekawsze możliwości tego, co można zrealizować obliczeniowo na komputerach, jeżeli chodzi o statystyki, system walki i tak dalej, połączona z bardzo dobrym systemem Dungeons and Dragons, za którym stoją fantastyczne historie, opowieści i jakby bardzo duża baza fanów. Zaskoczeniem dla mnie jest to, że tak dobra gra wyszła spod ręki studia Krypton, ponieważ do tej pory uważałem, że ta ekipa pewnie stara się jak może, ale nie ma szczęścia do robienia dobrych gier, nie wychodzi im to za dobrze. Okej, tutaj potrzebujemy dobrych punktów, tutaj ruszający, weźmy sobie to, ulepszmy. Okej. Kryptik, no cóż... niespecjalnie duże sukcesy miewa w ramach gier MMO płatnych.
nie odnieśli wielu sukcesów. Mieli niezłą grę MMO o superbohaterach, która nazywała się chyba City of Heroes. Mam nadzieję, że nie mylę czegoś. Może mi się zdarzyć, ja pewne rzeczy mi umykają z pamięci, pewne rzeczy po prostu mylę. Ale jeżeli jestem w błędzie, to zamiast mnie w karczemny sposób obrażać, możecie gdzieś tam napisać w komentarzach, to ja się następnym razem poprawię. Wiele osób też pewnie skorzysta na waszej wiedzy. Też jakby, no ale dobra, zamykając temat Kryptika, jestem zaskoczony, że to studio zrobiło tak dobrą grę. A propos karczemnych uwag w komentarzach, zawsze mnie zadziwia, że jeżeli ktoś dysponuje wiedzą, lepszą wiedzą niż twórca gry, niż twórca filmu danego, to zamiast jakby podzielić się tą wiedzą i wyjść na człowieka obeznanego i przy okazji kulturalnego, to bardzo często zdarzają się takie sytuacje, że taka osoba robi wiele, by nie tyle wspomóc twórcę filmu, ale by go troszkę poniżyć. A prawda jest taka, że dużo lepiej się wychodzi, jeżeli się komuś zwróci uwagę w sposób kulturalny. Bo jest większa szansa, że ten ktoś z tej uwagi skorzysta, to po pierwsze. A po drugie, jakby zbiera się punkty na YouTubie. Bo możecie myśleć, co chcecie, ale prawda jest taka... O Holender. Że zachowania pozytywne, sympatyczne są zdecydowanie lepiej oceniane niż obrażanie innych ludzi na YouTubie i tak dalej. Ja to wiem bardzo dobrze. Holender zaczyna się robić. A się schowali tutaj. Ten mi gdzieś tutaj utknął niestety za... Może go Pantera wykończy, bo ja nie mogę go sięgnąć. A! Okej. Coś tu się zepsuło. Za kurtyną i nie mogę go trafić. No okej. Jak widzicie, mnóstwo tematów słodnych, kompletnie niezwiązanych z grą. Co z jednej strony przepraszam, z drugiej strony myślę sobie, a cholerny świecie. Przecież w tą grę akurat każdy może sobie pograć, więc może zamiast... Mam tutaj jakiś zestaw do otwierania tego. Udało się. W tą grę każdy może sobie pograć, natomiast... lepiej dorzucić do niej coś. Patrzcie. Nie dojdę. To ciekawostka, nie wiedziałem, że to są takie fajne skrytki. O Boże. Żeby zamknąć tamtą myśl, której nie dokończyłem. Skoro, że lepiej, żebym opowiadał rzeczy, których normalnie w tej grze nie ma. Dobra. Krótko mówiąc, wartość, staram się pracować nad wartością dodaną do tych filmów. Historii o... Ładne obrazki. O Menzo Beranzan. Mielibyście ochotę na więcej? O historię króla Bruenora Battlehammera, Drizita Duordena i jego towarzyszy. Tam tych historii jest mnóstwo i są one naprawdę fantastyczne. Nie chcę też wam spoilerować, tak? Książki, bo może chcielibyście czytać i... Więc pytam, czy macie ochotę posłuchać trochę więcej historii ze świata Menzo Beranzan? Jeżeli tak, to wam opowiem. W ogóle cała struktura społeczeństwa Drow, to mogę wam powiedzieć. Jako że wspomniałem wcześniej, wśród mrocznych elfów, i być może tego nie widać w grach, niestety tego nie widać, kobiety są dużo bardziej muskularne, są większe niż mężczyźni. Wśród mrocznych elfów mężczyźni są mniejsi. Słabsi fizycznie też przy okazji. To jest taka ciekawostka, której nie każdy musi wiedzieć.
Więc kobiety rządzą i kobiety na przykład decydują, z kim sypiają. To jest jakby zupełnie inny... W przeciwieństwie do świata współczesnego, to mężczyzn, to kobiety inicjują kontakt, jakie nawiązują z facetami, a jako, że mają absolutną władzę w Mens Oberanzan, to ich wymagania wobec partnerów są bardzo, znaczy krótko mówiąc, takiej kapłance z Mens Oberanzan nie sposób odmówić, bo to się skończy naszą szybką i gwałtowną śmiercią. Więc na pierwszy rzut oka może wam się wydawać, fantastycznie, chciałbym mieszkać w takim miejscu, gdzie to kobiety inicjują tego rodzaju kontakty i jakby brak naszej zgody, znaczy musimy się zgodzić, bo zginiemy śmiercią marną, więc każdemu się facetowi wydaje, cudownie. Ale prawda jest taka, że te kapłanki to są bardzo agresywne istoty, ponieważ tego też wymaga pajęcza bogini, królowa pająków. W związku z tym, podczas takiej jakby akcji sam na sam z kapłanką, staram się omijać tematy i nazywać ich po imieniu. Ale krótko mówiąc, w trakcie... O kurczę, chciałem coś tu ominąć. Bycie sam na sam z taką kapłanką niestety bardzo często kończyło się ciężkim pobiciem. Tak. One, te kobieciny, były bardzo wymagające. Zatem, jakby... Kiedy kapłankom rodziły się dzieci, to zupełnie nie miało znaczenia, kto jest ich ojcem. A shit, skończyło się. A shit. Demet, skończyły mi się uniki. Załatwiony. Na cacy. Nie miało żadnego znaczenia, kto był ojcem takiego dziecka. I z jednej strony taka kapłanka mogła mieć trójkę dzieci, każde z innym ojcem. I na przykład jeden z tych ojców został zamordowany, bo tam nie spełniał jakichś zachcianek. Więc tyle. I przy czym dziewczynki na przykład zawsze były dużo lepiej traktowane od mężczyzn, od chłopców. Jak się rodzili chłopcy, to właściwie niewiele z nimi można było zrobić, bo widzicie, możliwość... ładny ten. To tu zamienimy. O ile jakby za każdym razem, kiedy rodziła się dziewczynka, to dom, do którego należała. Mówiłem wam o domach, że w Mens Oberanzan struktura domów, to w poprzednim odcinku mówiłem, struktura społeczeństwa wyglądała tak, że są domy i te domy walczą o władzę. Zatem za każdym razem, kiedy się rodziła dziewczynka, stawała się potencjalnie przyszłą kapłanką. Zostawała kapłanką, jako że im więcej kapłanek, tym większa siła domów, ponieważ jakby cała władza zależała od kaprysów bogini, a bogini wzmacnia kapłanki. W całym systemie Dungeons and Dragons, w tym świecie, jakby zdolności kapłańskie wynikają z tego, że bogowie obdarzają kapłanów łaską. W przypadku Lilith, w przypadku Królowej Pająków, nie wiem czemu mówię Lilith, w przypadku, może tak jest, w przypadku Królowej Pająków ta łaska była bardzo kapryśna, ona mogła tą łaskę odebrać albo obdarować kogoś. Krótko mówiąc, im więcej było dziewczynek w domu, tym większa była łaska Królowej. No, ale wracając do chłopców zatem, skoro chłopcy jakby kapłanami być nie mogli, nie przypominam sobie, żebym słyszał o takim przypadku, że chłopiec został kapłanem. Chyba nie, to jest wykluczone. Więc jeżeli się rodził chłopiec, to niewielki był z niego pożytek. Ale i dla nich była jakaś ścieżka, bo wiadomo, mężczyzna, zwłaszcza urodzony w dobrym, takim ważnym domu, też był przydatny, nie zostawał oczywiście niewolnikiem. Miał wtedy dwie ścieżki do wyboru. Pierwsza to ścieżka wojownika, druga to ścieżka maga. Mógł trafić do szkoły magów, bądź też mógł trafić do szkoły wojowników. I o ile...
Znaczy, też musiałbym rozwinąć tę opowieść. Wojowników było zdecydowanie więcej niż magów i wojownicy stawali się bezpośrednimi podwładnymi. Bezpośrednimi podwładnymi kobiet, kapłanek. Oho, coś tu mamy ciekawego. Diaboliczne zapiski na ścianach. No, chyba mi umknęło to. No cóż, trudno. Stawali się z automatu, byli słabsi, po prostu nie dysponowali magią. Mogli być wyśmienitymi wojownikami. Nie zrozumcie mnie źle. Byli wojownicy, którzy dysponowali umiejętnościami... na tyle potężnymi, że mogli pokonać kapłankę. Chociażby Drizzt był jednym z takich wojowników, ale on to jest w ogóle wyjątkowy przypadek. Jak mówiłem, zresztą on nie do końca był wojownikiem, był bardziej łowcą. Rangerem. Dobra, wejdźmy tutaj. Zaraz. Dokąd to się musimy tu... Tu jeszcze coś mamy do zrobienia w tym miejscu. A nie? Trzeba opuścić to miejsce. No ciekawe, bo ten quest jest jakby tutaj zaznaczony. Arcow przyparty do muru. Rzućmy okiem na listę questów. A, tak, to wracamy. To już wracamy. O. Groza w czarny stawie. Ukończ potyczkę. Dobra, to zaraz sobie do tego wrócimy, ale teraz się przerzucę do miasta. O czym to ja? Aha, więc wojownicy jakby byli podwładnymi kapłanek. Mam nadzieję, że was nie denerwuje to. Ja muszę troszkę skakać z jednej strony po historii, z drugiej strony po tym, co się dzieje w grze. Siłą rzeczy. Inny rodzaj zupełnie, jakby inna sytuacja dotyczyła mężczyzn, którzy zostali magami. Bo widzicie, magowie z jednej strony byli przez kapłanki, znaczy faceci generalnie, byli pozbawieni w żadnym razie szacunku. Oni byli podwładnymi, mieli wykonywać rozkazy kobiet i koniec. Natomiast magowie często stawali się bardzo, bardzo potężni i niezależni od bogini, niezależni od królowej pająków. Więc mieli moce swoje własne i te moce często przekraczały to, co mogły zrobić kapłanki. Zatem mężczyźni, którzy zostawali magami, nie tylko byli nienawidzeni dlatego, że są mężczyznami, ale także byli nienawidzeni dodatkowo, ponieważ się ich bano. Z mężczyznami, jeżeli chodzi o mężczyzn magów, to ich status był dosyć dziwny. Kobiety chciały mieć nad nimi władzę, ale czuły, że nie do końca mają. Dlatego należało ich trzymać krótko. Ponieważ mag, który się zbuntuje, no cóż, mógł sporo namieszać. Ale to jakieś zadanie. Strasznie skomplikowana sprawa, ponieważ jakby siła domu w postaci kapłanek, domu w Menzoberranzan, zależała od kaprysów pajęczej królowej. Natomiast siła domów, która była wyrażona w jakiś sposób przez siłę magów, była niezależna od królowej pająków. Więc było najchętniej kapłanki by się pozbyły wszystkich magów, wymordowałyby ich w pień. Bo to krwiożercze kobiety są. Natomiast trudno zaprzeczyć ich przydatności. Okej. Dokąd się udajemy? Tutaj jest coś. Sewer, to są kanały, które są pełne koboldów. Tam nie będziemy, jakby oczywista rzecz, że będziemy koboldy mordować. A propos koboldów, trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Jako że w Menzoberranzan było miastem drołów, mrocznych elfów, to wszystkie rasy, każda jedna, ludzie, elfy to były zabijane na miejscu, ale koboldy, orki służyły jako w Menzoberranzan jako niewolnicy. Czasami zdarzały się karawany ludzi albo karawany goblinów, które trafiały do Menzoberranzan i tam jako handlarze byli. Ale to była wyprawa bardzo, bardzo niebezpieczna, bo jeżeli któryś mroczny elf miał kaprys, to mógł po prostu cały towar zabrać stamtąd. Bo tak mu się spodobało. To oczywiście mało, bardzo rzadko zdarzało się, żeby takie rzeczy miały miejsce, ponieważ Menzoberranzan w jakiś sposób funkcjonowało w oparciu o handel zewnętrzny, więc nikomu nie chciało się
tego handlu w jakiś sposób utrudniać. Okej, okay. Rzućmy okiem. Jest coś takiego jak potyczka. Niech ja sobie... No właśnie. Czy ja mam poziom 10? Jeszcze nie. Potyczki. Jest taka potyczka jak... Ja tu muszę jakąś potyczkę zrobić. To jest... Ukoić potyczkę, groza w czarny stawie. Czy to jest ta potyczka? Bo tutaj jest niestety niewiele opisane. Nie bardzo jest to opisane. Holendy. Nieszlifowane jest. Pozostało tyle. Badanie pod ziemi. Chyba na wyższy poziom. Nadchodzące wydarzenia. Kalendarz to też trzeba się. Milion rzeczy, które trzeba tutaj ogarnąć. No dobrze, słuchajcie. Będę na dzisiaj kończył, bo nie chcę rozpoczynać kolejnej przygody, kolejnej opowieści. Ale mam nadzieję, że jak do tej pory te moje gadki wam się podobają. Jeżeli tak, komentujcie, łapkujcie. A ja pozdrawiam was bardzo serdecznie i mam nadzieję, do rychłego zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.